Cześć widzowie! Rick Sanchez jest najinteligentniejszym stworzeniem w centralnej krzywej skończonej, w której znajduje się prawie nieskończona liczba wymiarów, która naprawdę nieskończona jest poza centralną krzywą. W dzisiejszym odcinku postaram się odpowiedzieć Wam na pytanie, czy Rick Sanchez spotkał Billa Cyferkę. Jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. To, że Rick mógłby spotkać się z Billem jest pewne, ponieważ Rick żyje w tym samym multiwersum co Stanford Pines, który był arcynemezji z Billa, z czego kiedy Stanley wypuścił rzeczy do portalu, te wyleciały z drugiego portalu koło Ricków Sanchezów, a dokładnie był to kubek ze znakiem zapytania, notatnik i długopis. Z kolei w odcinku o nazwie Big Trouble in Little Sanchez wizerunek Billa jest widoczny na monitorze w ośrodku terapeutycznym, w którym Beth i Jerry mieli uratować swoje małżeństwo, co może sugerować, że Bill jest wytworem czyjejś wyobraźni. Rick będąc pod wpływem wielu substancji i prawie nie myśląc był zdolny zniszczyć niszczyciela światów w pokroju Bila, który miał podobne ambicje i większą reputację, więc Rick mógłby pokonać Bila jak każdego innego zwykłego przeciwnika, zaś w pewnym momencie możemy zobaczyć martwego Eidbal, ball czyli jednego z bliskich przyjaciół Bila Cyferki, co tylko pokazuje, że te monstra były potężne tylko w stosunku do wodogrzmotów małych oraz zwykłych ludzi jak Dipper czy Mabel, bo dla Ricka to żaden wyzwanie. W archiwum wspomnień Ricka oprócz śmiesznych czy absurdalnych historii znajdują się też te, które mogą udowodnić tam, że Rick spotkał kiedyś Billa, ponieważ jedna żarówka ze wspomnieniami miała nazwę Stanford, co było wspomnieniem ich prawdopodobnej przyjaźni i chociaż nie wiemy dlaczego nie chciał o nim pamiętać, tak Rick C-137 raczej spotkał innego Stanforda, a nie tego z głównej linii czasowej wodogrzmotów małych, z czego zaraz obok była żarówka z nazwą Bill C, co prowadzi nas do prostych wniosków. Skoro Rick nie chciał pamiętać Billa i Stanforda, a wciąż żyje, tak znając Ricka, tamta wersja Billa pewnie przejęła ciało Stanforda wchodząc do jego umysłu, przez co Rick musiał go zniszczyć, tracąc przy okazji przyjaciela, więc to chyba jasne, że nie chciał tego pamiętać, jak niszczy Stanforda własnymi rękami, a w końcu Bill nic mu nie zrobił, bo Rick przeżył oraz na pewno nie uciekł, bo inaczej Rick szukałby zemsty. Stanford, który zaprzyjaźnił się z Rickiem C137, musiał być więc innego wymiaru. Z czego zarówno Stanford, jak i Rick mieszkali na tej samej planecie, a z uwagi, że Rick oryginalnej linii czasowej według żmotów małych pewnie został ubity przez Ricka C-137 albo znajduje się w cytadeli Ricków, to dlatego ich świat nie jest dziwny, bo Rick po prostu w niego nie ingeruje, a co za tym idzie, jeżeli Rick spotkał Stanforda, to musiał spotkać również Billa. Co więcej, potwierdzenie tego, że Rick najpierw pokonał Billa widzimy dzięki temu, że sam nawet odnosił się do dziwnego gedonu, który Bill otworzył w wodogrzmotach, ponieważ w jednym z odcinków wyewoluowane dinozaury, które dały Rickowi ulepszony pistolet portalowy, zamknęły szczelinę po złym Mortim, która miała być tą samą, którą otworzył Bill. Przy czym w trzecim dzienniku Deepera jest napisane: Rick tu był, a w tymże dzienniku były informacje właśnie o Billu cyferce. A Wy widzowie napiszcie w komentarzu co o tym wszystkim sądzicie i co chcielibyście na kolejny film oraz co jeszcze według Was może wskazywać na to, że się spotkali, jaki to już jest koniec tego odcinka. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się, i cześć!